Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym KW. Tak sobie myślałem, zastanawiałem się, w jakiej formie, czy ta forma wam odpowiada, bo też sugerujecie, żeby zdania dawać i tak dalej. Założenie było takie, żeby dawać słówka, 5 słówek. Jednocześnie mam sugestie od was w komentarzach, że chcecie zdania. Pomyślałem sobie, żeby jakoś to połączyć i słuchajcie, będę prezentował słówka w konkretnych 5 zdaniach. 5 słówek. W sumie będzie ich więcej, tak? Bo będzie 5 zdań i w tych zdaniach, w jednym zdaniu się pojawi czasami 2 albo 3 nowe słowa dla was. Nie wiem, w sumie tego nie wiem. I chciałbym to właśnie w zdaniach preferować. I wtedy będziemy analizować zdanie tymi słówkami, ok? Dobra, zobaczymy. Dajcie mi znać, czy taka forma wam odpowiada bardziej, czy nie. Zdanie pierwsze. O rzut kamieniem. Czyli ktoś mieszka rzut kamieniem. Czyli blisko, niedaleko. Jak to brzmi po niemiecku? Nur einen Steinwurf weit. Nur einen Steinwurf weit. Co my tu mamy? Mamy rzeczownik Wurf. Rzut, który pochodzi od czasownika werfen. Mamy tutaj rzeczownik Stein, czyli kamień. Steinwurf, rzut kamieniem. Mamy tutaj weit. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jest einen Steinwurf weit. Czytamy jest akusatyw. Bo tak właśnie to działa, słuchajcie. Weit stawia Steinwurf w akusatywie. I wtedy mamy taką odmianę. To się dzieje przy przymiotnikach lang, hoch i tak dalej, tylko tego nie widać najczęściej. Kolejne zdanie. Die Buslinie 4 wurde stillgelegt. Stillgelegt. Co znaczy to, co mówi to zdanie? Linia czwarta, autobusowa czwarta, została zamknięta. Stilllegen. To jest taki ciekawy czasownik. On może dotyczyć maszyny, że można ją maszynę stilllegen, czyli unieruchomić. Można strekę stilllegen, czyli zamknąć trasę. W tym przypadku zamknąć linię, czyli ta autobusowa linia, która jeździła, już nie jeździ. Also die Buslinie, die normalerweise gefahren ist, fährt jetzt nicht mehr. Ok? Kolejne zdanie. Jedes einzelne Produkt muss nachgeprüft werden. Jedes einzelne Produkt muss geprüft werden. Każdy pojedynczy produkt powinien być przepatrzony, sprawdzony. Sprawdzony oczywiście. Jedes einzelne. Chodzi o słowo einzeln. Pojedynczy. Każdy pojedynczy produkt. Nie? Czyli to mówi o tym, że jeder że każdy, a jedes einzelne, każdy pojedynczy, czyli man muss das nicht zusammen also prüfen, ja? Nicht insgesamt, nein. Also jedes einzelne muss man in die Hand nehmen und nachprüfen, ob das in Ordnung ist, ob kaputt ist oder was, etwas ähnliches. I dwa czasowniki na koniec, które powinny być troszeczkę chyba w pojedynku. Znacie moją serię pojedynki. No ale stwierdziłem, że tak troszeczkę. No akurat wylosowałem ten czasownik. Chodzi, słuchajcie, es geht das Verb schlurfen. Schlurfen. Was bedeutet schlurfen? Schlurfen. Es ist so, wenn man geht, wenn man zu Fuß geht. Die Füße schleichen auf dem Boden und man hört das. Also so macht man, man schlurft, wenn man zum Beispiel müde ist. Man hat keine Kraft, die Füße hochzuheben. Człapać, szubrać stopami, nogami, schlurfen. Wiecie, idziecie i szuracie, ciągniecie nogi za sobą. Jest ten dźwięk takiego szuru po podłodze. To jest schlurfen. I piąty czasownik, różniący się tylko umlautem, schlurfen. Was bedeutet schlurfen? Man schlurft beim Essen. Besonders wenn man eine Suppe isst. Dann kann man schlurfen. Das ist natürlich... So macht man normalerweise nicht, ja? Das ist nicht so, das wird nicht so ganz nett betrachtet, wenn man schlürft. Also man isst eine Suppe ganz laut, ja? Also man nimmt Suppe auf den Löffel und man saugt
tortas, no? Siorbać. Taką abstrakcyjną sytuację mam dla was. No? Ich habe für euch eine ganz abstrakte Szene. Eine abstrakte Situation, glaube ich. Ich bin im Wald und ich halte in der Hand einen Teller Suppe und ich schlürfe und schlürfe. Also ich schlürfe, also ich gehe ganz laut und ich esse ganz laut. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, ihr habt große Vorstellungskraft. Eine große Fantasie habt ihr, hoffentlich. So, das wär's für heute. Vielen Dank und bis nächstes Video. Tschüss!